Siema, z tej strony UX, a to jest kolejny odcinek z Roblox, Lumber Tycoon 2. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić stojak, taki na auto różowe, który będzie się kręcić w środku i będzie miał szybę. Będzie obudowany z każdej strony. Z szyby oczywiście. Najlepiej to działa właśnie na takich małych autach zwykłych. Najlepiej w ogóle to różowe wygląda. Więc jak chcecie, to możecie sobie takie różowe właśnie zrobić. I pierwsze, co trzeba zrobić, to pójść kupić sobie szkło. A niestety nie mam szkła, więc muszę kupić i w sumie sobie na zapas to kupię troszkę więcej. Tak więc lecimy sobie do sklepu, który chyba zamknięty jest o tej porze. No niestety. Dobra, tak więc teraz będzie cięcie i widzimy się już, gdy będzie sklep otwarty. Właśnie otworzyli nam sklep, więc możemy już przejść do kupowania naszych szybek, bo chodzi tutaj nam o te największe. Dodatkowo można jeszcze drzwi sobie kupić, jak się chce zrobić takie wejście, natomiast ja będę chciał korzystać tylko z tych takich największych paneli szklanych, tak więc no ja ich kupię sobie z 10 może, albo mniej, nie wiem, bo będę potrzebować jeszcze może więcej nawet, bo po prostu na zapas, nie mam żadnych w ogóle na mojej działce, więc sobie kupię i widzimy się już, gdy kupię wszystko, tak więc no, chwileczka dla was, dla mnie z 10 minut kupowania. Okej, okay, w tym momencie dojechałem z moimi tymi takimi kawałkami szkła. No i tak, tu już mam jakieś miejsce, ale wątpię, żebym z tego skorzystał. Generalnie jak weźmiemy sobie takie auto i położymy sobie je tak na takim czymś, to zobaczymy, że takie auto ma długość trzech takich paneli. Może nawet 2,5 czy coś takiego. Natomiast jeśli ono jest ustawione pod kątem, na przykład o tak, to jest to zdecydowanie mniej, na przykład prawie że 2, można powiedzieć. Tak więc czasami opłaca się wykorzystać tego zamiast na przykład 8, to więcej, na przykład 12. Natomiast zauważyłem w ogóle, że mam jeszcze dwa kawałki u siebie, więc w ogóle sobie je wyjmę, bo nie wiem, czy mi starczy, ale wszystko sobie tutaj wyjmę. Generalnie to, co tutaj widzicie, czyli taka podłoga nie jest wymagana, natomiast ja już ją mam od dawna, więc to nawet mogę wykorzystać, bo w sumie nic tam się nie działo, tam sobie po prostu tak odstało takie autko. Tak więc bierzemy teraz sobie szkło i jedziemy po jeszcze jedną rzecz, czyli będziemy jechać po konwejory, bo ich chyba nie mam, bo wykorzystałem wszystkie na to, po to, żeby to auto mogło się kręcić ile się chce, tak? Tak więc lecimy do sklepu. To jest Woodrose, nie wiem jak się czyta. I tu musimy kupić sobie 4 takie skręcające i 4 chyba zwykłe, albo więcej. Tak czy siak, ja sobie kupię ich więcej, to jest w ogóle takie same, tak. Dobra, ja po prostu sobie ich kupię tutaj troszeczkę, tak więc no. Widzimy się za chwilkę, jak już sobie troszeczkę tego pokupuję. Dobra, ostatni konwejor, więc jest już dobrze. Generalnie to szczerze nie mam pojęcia, czy trzeba tych prostych kupić 8 czy 4. Ja kupiłem 4, jak będzie trzeba więcej, no to kupię jeszcze sobie kolejne 4. Ale się sprawdzi, bo chyba trzeba kupić 8, takie mam wrażenie, ale no to się dowiemy. Tak, co będziemy musieli zrobić na początek? Potrzebujemy to coś sobie poustawiać. Tylko żeby to było dobrze. Myślę, że tak będzie dobrze. Teraz nie pamiętam, czy to, bo to chyba trzeba było z jednym odstępem robić. Dobra, zobaczymy tak. Najwyżej się kupi jeszcze, albo się poprawi. To będzie tak. To trzeba tutaj zmieścić. Okej. Dobra, i kładziemy ostatnie. Dobra, mi się wydaje, że to jest właśnie tak, jak być powinno. Teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy tymczasowo położyć sobie tutaj takie klocki, aby móc w ogóle autem wjechać. Chociaż chyba są zbyt pionowe. Jeszcze raz, tutaj sobie to zrobimy.
Wiecie co, ja to chyba przesunę tak troszeczkę, ale to za chwilkę. Bo musimy najpierw sprawdzić, czy to jest dobry rozmiar, tak? Więc spróbujemy może tak wjechać, chociaż wątpię, żeby się udało. Może przodem. O! Dobra. No nie wiem, czy mi się uda tak wjechać. Bo generalnie to trzeba po prostu sobie zbudować takie coszki, że łatwiej można było się dostać do środka. Ale mi się wydaje, że jest idealnie, tak więc ja troszeczkę sobie to przesunę. Ponieważ to było bardziej jakby na środku tej kładki. Bo jak na ten moment to jest krzywo strasznie. Nie chcę mieć takiego brzydkiego czegoś na działce. Dobra, to na pewno będzie dobrze, już takie mam wrażenie, bo na to wygląda. Tylko, że muszę poprzesuwać to najpierw. I... No, widzę błąd jeden. Te troszki mają być od zewnątrz. Się to nie ma różnicy, natomiast wolę, jak coś jest wszędzie tak samo. Bo to ładnie wygląda, jak są te takie guziki zawsze na zewnątrz. Dobra. Teraz jest na środku. No i teraz co musimy zrobić? Musimy nawet odsunąć rzeczy, które są dookoła, bo są niepotrzebne. I musimy teraz okienka poukładać. Okienka muszą być poukładane w taki sposób, żeby jakby nie kolidowały razem. W sensie mam na myśli to, żeby nie było tak, że jedno jest tutaj, a drugie jest na przykład o tutaj. Nie, bo to się nie koliduje, tylko jest źle zrobione. To trzeba zrobić. Najłatwiej jest to zrobić w ogóle, jak się ma tak, to po prostu o tak zrobić. I ja to zrobię właśnie w taki sposób, bo jest to najprostszy sposób do robienia tego. Jest tutaj taka dziurka, ale to raczej nie przeszkadza nikomu, tak więc ja to robię w ten sposób i jak już to zrobię, to będzie kolejna część tego, bo to jeszcze nie będzie wszystko. Tak więc ja sobie tutaj położę i widzimy się za chwilkę. Okej, okay. Wszystkie szkiełka są na miejscu i powiem wam, że trzeba ich mieć 12. I gdybym nie miał tych dwóch na działce, to bym ich nie mógł dokończyć, musiałbym iść po nowe. Natomiast akurat okazało się, że wszystkie mam. Więc tak, co teraz? Można jeszcze, jak chcecie. Nie wiem, czy ja to będę robić, ale jak chcecie, to możecie sobie wziąć tutaj taki kawałek drewna. I tutaj drewnem to obić. Nie wiem w sumie, czy to robić. A powiedzmy, że ja też to sobie dam, tylko proszę ten kawałku, żeby te lampko odejść na bok. Ja sobie też to zamontuję tutaj. I oczywiście będę to robić ze zwykłego drewna, bo jak podstawka jest taka, no to brzydko by to wyglądało, jakby to było z innego drewna. Tak więc lecimy teraz tutaj po drewno. Dobra, mam tu jakieś drewienko w sumie na działce. To będzie idealne. I siekiery nie mam w sumie. Przydałoby się jakąś siekierkę ogarnąć. Ja tutaj coś mam. Nie wiem, jaka to jest. A, to jest ta Rusty Axe. O kurde, nie chciałem tego ciąć. O Jezu, ale ta siekiera jest słaba. Nie polecam. Kurde. No dobra, muszę. To ja sobie szybciutko to obklikam i zrobię wszystko. No i ostatni kawałeczek. Dobra, wszystko jest tutaj gotowe już. No i teraz jeszcze jedna rzecz oczywiście została nam tak do robienia. I to jest akurat najgorsza rzecz do robienia, bo w sumie jest to strasznie niezbyt fajne. Strasznie niezbyt fajne, tak, to jest strasznie niezbyt fajne. Bo nie dość, że musicie zrobić dach z takich największych klocków, to potem jeszcze musicie tymi klockami, co przed chwilą robiłem, te krawędzie, być musieli dorobić boki tego dachu, bo on jest jakby taki wiszący. I musicie sobie dodać jeszcze właśnie te posty i je poustawiać sobie tak. Nie wiem, czy tak będzie dobrze. Tutaj jeszcze może te małe klocuszki można dać. Tak więc to jest bardzo, bardzo niefajne, że trzeba tego tak dużo robić, ale jak się zrobi, to zobaczcie, jaki będzie kozacki efekt. Tak więc hop, 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 hop i nie będzie ostatni, będzie ostatni.
tutaj jeszcze. No, no i oczywiście musiałam coś źle zrobić. Tak, jest jeszcze tutaj, tutaj. I jeszcze tylko te. A no jeszcze oczywiście trzeba tymi tiny florami tutaj te klucuszki powstawiać, bo dałby by wyglądał w ogóle dziwnie wtedy bez tego. No dobra, tak więc teraz lecimy uzupełniać i widzimy się, jak już to skończę. Dobra, nasz projekt został ukończony, teraz trzeba tam włożyć jakieś autko, co nie? Tak więc ja wyjmę z mojego garażu, że tak powiem, jedno to różowe, ponieważ przecież najbardziej różowe, bo jest różowe. Tak więc, no, lecimy tymi gruchotami stąd. Czemu nie chce odpalić? O, tym razem odpalił. Bierzemy sobie różowe auto. Tak, jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić, ale to jest oczywiste. Musimy przesunąć szkło, żeby móc wjechać oczywiście. Tak więc ja sobie tutaj zbuduję i chyba to będzie dobre. Nie, to jest za duże. Takie. Nie wiem, czy to pyknie, ale spróbujemy. Mam tutaj akurat jeszcze troszkę drewna. Zostało mi. Dobra. I bierzemy auto i wjeżdżamy do środka. To generalnie trudno nie powinno być za bardzo. To powinno się za pierwszym razem udać. O! Dokładnie, teraz ciężko wyjść może być. A, jednak się udało. Coś źle zrobiłem. Wszystkie są w dobrą stronę. Może źle wyjechałem. Dobra. O, właśnie o tym mówiłem, że może być ciężko wyjść. Dobra, kręci się. Teraz nie udało mi się tego zamknąć. Co, się blokuje coś? Dobra, szybko. A. Czemu tego nie mogę tu położyć? O, dobra. Jedno weszło. Czy drugie też się uda? O nie. O nie. No nie. O, dobra, udało się. Tak więc nasze autko siedzi i się kręci. No i to w sumie byłoby na tyle w tym odcinku. Widzimy się już w kolejnym. Nie wiem kiedy. Cześć! A, jeszcze chciałam dodać, że jak macie lampki, to możecie sobie je poustawiać w taki sposób i wtedy to auto różowe będzie jeszcze bardziej oświetlone. Co naprawdę pomaga w sumie, bo tak to ono wygląda jak no jak gówno. Tak więc tutaj sobie lampeczki poukładamy. Jeszcze dwie zostały. Ze starego projektu mi zostały, więc jest git. I jeszcze jedna. No, tak więc teraz już widzimy się już w kolejnym. Cześć, naprawdę. Pa, pa.